Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj u nas szczera rozmowa z Mariuszem Wachem oraz decydująca faza Australian Open. Mariusz Wach wrócił do ostrych treningów i szykuje się do powrotu na ring, a tylko nam zgodził się opowiedzieć o swojej obecnej sytuacji. Mówiło się już o wielu rywalach i wielu terminach. Taki to jest biznes specyficzny, nazwijmy to. Na tą chwilę absolutnie nic nie jest potwierdzone, bo w mediach były bardzo skrajne, dlatego chciałem to wyjaśnić. Tak, właśnie w mediach. To jest fajne, że w mediach media prędzej wiedzą od samego zawodnika, od samego mnie. Na dzień dzisiejszy nie mam konkretnej daty, nie mam konkretnego rywala, trenuję w Dzierżoniowie, tak jak dzisiaj, wczoraj przyjechałem właśnie z Dzierżoniowa, dzisiaj pojawiłem się na sali treningowej tutaj u mnie, trenowałem, zrobiliśmy taką przebieżkę razem z chłopakami stąd, później delikatna siłownia, cały czas no, jestem już w treningu, spadłem po tym rocznej przerwie, już spadłem około 15 kg, więc ta waga teraz na dzień dzisiejszy wygląda u mnie 120 kg. Do takiej wagi optymalnej jeszcze 5 kg, więc ten okres teraz, ten styczniowy, lutowy się dojdę do tej właśnie optymalnej wagi. Jedno pytanie o tą nieszczęsną sprawę z Jenningsem. Chciałem tylko jedno, bo mówili, że będzie oświadczenie. Ja nie znalazłem, przynajmniej jeśli było, to mnie popraw. Redaktor Piotr Momot, Ring Polska, napisał na Twitterze, że sprawa wyglądała mniej więcej tak, że Piotr Wilczewski dostał od Mariusza Kołodzieja SMS-a, czy Mariusz będzie gotowy na styczeń. Odpisał, że tak, ale zależy z kim i gdzie, a później się z mediów dowiedzieliście, że chodzi o Jenningsa. Chciałem, żebyś tylko powiedział, czy to była taka sytuacja, czy to jest wyssane z palca. Nie, coś takiego, mniej więcej coś takiego było. Ja, wiesz, w mediach pisało, że odmówiłem walki, że się bałem tej walki. Kiedyś zapytałem tego dziennikarza, żeby mi pokazał jakiś jeden artykuł, gdzie się w ogóle rozmawiałem na ten temat, na temat tej walki, gdzie ja się zgodziłem w ogóle na tą walkę. Rozłożył ręce, że chyba czegoś takiego nie było, tak? I mniej więcej coś takiego wyglądało, że to tylko było tam SMS-em, czy jeden telefon był na ten temat. Nie mieliśmy po prostu, mój team, tak jak ja, mój trener, mój menadżer, nie mieliśmy żadnych konkretów związanych z tą walką. Więc ciężko nam się było ustosunkować do tej walki. No. Było nazwisko, było tam jakaś data, ale wiadomo, ta data się w jakiś sposób przesunęła. I tyle, no po prostu ja i mój cały team i mój trener doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu brać tej walki tylko i wyłącznie na przykład dla pieniędzy, tak? Bo sam źle bym się z tym czuł, tak? Czekamy na kolejne jakieś propozycje walk poważnych. A wiem, że ja w to wierzę, jestem święcie przekonany, że jeszcze będę miał okazję walczyć naprawdę z dobrymi zawodnikami. Dobrze, to jeszcze poruszmy temat tych polsko-polskich walk, bo to też się już mówiło o Adamku, Szpilce i nie wiadomo o kim tam jeszcze. Adamek z Adamkiem. Adamek póki co chyba jak ognia unika walki z którymś z Polaków. Jego prawo. Ty mówiłeś głośno, że chciałbyś walczyć ze Szpilką. Szpilka by też chciał. Hale otwierają na jesień. Czy to wszystko cały czas to są takie luźne wywiady? Rozumiem, że żadnych rozmów, propozycji jeszcze nikt z nikim nie podejmował. Tak, no akurat przyczepiliście, że ja powiedziałem, że mogę walczyć ze Szpilką, ale jak parę tygodni wcześniej, czy parę miesięcy wcześniej Szpilka powiedział, że najpierw z Adamkiem, później z Zimnochem, a później z Wachem będzie walczył, to było jakoś okej, nie? Ale że nie doszło do walki z Jenningsem i tam, nie wiem, mój trener, czy sam ja powiedziałem, że mogę walczyć ze Szpilką, to jest wielkie, wielkie halo. Ale mniejsza z tym. Nie ma jeszcze żadnych konkretnych rozmów na temat jakichś moich pojedynków z Polakami czy z kimkolwiek tutaj w Polsce. No,
tak jak mówiłeś, na jesień jest planowane otwarcie tej hali. Wiem, że jest planowana gala bokserska na otwarciu tej hali. Zobaczymy, no. Będą organizatorzy chcieli zobaczyć moją osobę na tej gali. Z mojej strony jak najbardziej tak, no. Tutaj się urodziłem, na pewno tutaj wielu kibiców mam, wiele osób chciało przyjść oglądać mnie na takiej walce w Polsce, w Krakowie, w Nowej Hucie. Ja jestem na tak, no, a na dzień dzisiejszy jeszcze żadnych rozmów na ten temat nie były prowadzone ze mną. Wielkoszlemowy Australian Open właśnie dobiega końca. Kto wygra turniej kobiet oraz mężczyzn? Zobaczcie nasze prognozy. Australian Open tegoroczne trzeba uznać za bardzo udane i to nie tylko pod kątem poziomu sportowego, ale również i pod kątem tego, co jest solą tego rodzaju turniejów, a więc niespodzianek. Przed nami pierwszy finał z dwóch, bo pierwszy pań, drugi mężczyzn i w tym finale już mamy bodaj największą niespodziankę tego turnieju, a więc Słowaczkę Cibulkową. Cibulkowa, drodzy Państwo, w starciu z Nali, bo to jest druga finalistka, raczej teoretycznie przynajmniej szans większych mieć nie może. Cibulkowa to, proszę Państwa, zawodniczka z trzeciej dziesiątki rankingu. Cibulkowa to pierwsza Słowaczka, która awansowała do wielkoszlemowego turnieju. Jednak za nią przemawia jeden fakt. Otóż w tym właśnie w Australii, w tym roku w Mistrzostwach Australii, wyeliminowała dwie rakiety z pierwszej piątki, a więc naszą zawodniczkę oraz Szarapową. Proszę Państwa, Nali znowu z drugiej strony, to wydaje się, że jest to inna półka zupełnie. Czwarta rakieta świata, trzy razy, proszę Państwa, licząc z tym finałem, była w finale Mistrzostw Australii, nigdy nie wygrała. Mówi się, że do trzech razy sztuka, więc jeżeli takie przysłowie istnieje, funkcjonuje, zakładam, że z tego pojedynku zwycięsko wyjdzie Nali. Proszę Państwa, oczywiście drugim i finałem naturalnie musi być finał panów. W finale panów już wiemy o tym, że wystąpi zawodnik również z pierwszej dziesiątki światowego rankingu, a więc Stanisław Wawrinka. Ten jakże świetnie słowiańsko brzmiąco nazwisko i imię, a rodzina, trzeba powiedzieć, jest polsko-czesko-szwajcarska. Zawodnik zajmuje chyba bodajże 8 miejsce w rankingu. Nie jest to zawodnik zupełnie bezimienny w wielkim tenisie. On wygrał 4 turnieje ATP, 9 razy był w finale. John McEnroe powiedział, że jest to najmocniejszy na świecie jednoręki backhand. Niedoceniany zawodnik, proszę Państwa, może sprawić niespodziankę. Ograł Nowaka Dziokowicza. Proszę Państwa, drugi jego przeciwnik to będzie ktoś z pary Federer-Nadal. No co tu dużo mówić, proszę Państwa. Od 2004 roku obserwujemy serial pod tytułem Rywalizacja Nadala z Federerem. Fantastyczna historia, co by tutaj nie mówić. Każdy z tych pojedynków jest fascynujący, a finał Wimbledonu z 2008 roku między tymi zawodnikami przeszedł do historii jako największy mecz wszechczasów, jeżeli chodzi o tenis. Teraz znowu powtórka, proszę Państwa, no nie na Wimbledonie, na kortach twardych w Australii. Kto z nich wyjdzie zwycięski? No prawdopodobnie jednak zwycięży młodość i Nadal. Jeżeli tak będzie, to szanse Wawrinki w finale według mnie oczywiście się znacznie zmniejszą. Jeżeli wygra Federer, no cóż, wszystko się stać może, jednak to już jest, proszę Państwa, klasa sama w sobie. Czy wygra Nadal, czy wygra Federer, Wawrinka będzie miał niesłychanie trudne zadanie w finale Australian Open.